niespokojnych czasach międzywojennych spotkały się dwie zdesperowane osoby. Jedna od dziecka przygotowywana do roli dobrej żony, ponad wszystko pragnęła romantycznej miłości. Druga wypatrywała wyłącznie pieniędzy i kufrów z rodowymi kosztownościami. Zderzenie zupełnie różnych charakterów, systemów wartości i podejścia do życia skończyło się krwawym skandalem, którym emocjonowała się cała Warszawa. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Odcinek czwarty. Zemsta księżnej Woronieckiej. Księżniczka Zofia Zyta Woroniecka przyszła na świat w 1906 roku jako czwarte z piątki rodzeństwa. Należała do arystokracji posługującej się starodawnym herbem Korybut. Jedna z gałęzi rodu słynęła m.in. z efektownego pałacyku w Alejach Ujazdowskich. Pokrewieństwo dziewczynki i jej bajecznie bogatej rodziny z Warszawy było dość dalekie, co nie zmienia faktu, że pierwsze lata życia spędziła otoczona przepychem. Jej rodzice Zofia i Władysław posiadali spory majątek Wężowiec pod Mogilnicą w obecnym województwie mazowieckim. Choć księżniczka nie wyróżniała się urodą ani intelektem, była ulubienicą matki, która trzymała ją pod kloszem, rozpieszczała i chroniła przed jakąkolwiek krytyką. Zupełnie inaczej Zytę postrzegał książę Władysław. Surowy ojciec był dumny z dużo ładniejszych sióstr, Marii i Alicji, a brzydkie kaczątko budziło jego niechęć. Jednak to właśnie niepozorna córka otrzymała prestiżowe wykształcenie. Najpierw ukończyła elitarną przyklasztorną szkołę gospodarczą w Zbylitowskiej Górze, a następnie przeniosła się do internatu w belgijskim mieście Liège. W słynnej szkole sióstr Niepokalanek uczyła się, jak być posłuszną, pełną cnót żoną i matką. Miłą przerwę od uciążliwej dyscypliny stanowiły wyjazdy do Paryża na lekcje gry na fortepianie. Okazało się, że księżniczka ma duży talent muzyczny. Kiedy jako 19-latka w końcu wróciła do rodzinnego Wężowca, czuła się zagubiona i nie potrafiła znaleźć wspólnego języka z rodzeństwem. Jej siostry były adorowane przez przystojnych kawalerów, a postawną, ciemnowłosą panną o pospolitej urodzie nie interesował się nikt. Nic zatem dziwnego, że kiedy Zyta jesienią 1929 roku wyjechała do Krynicy na wypoczynek, zakochała się do szaleństwa w pierwszym lepszym mężczyźnie, który zwrócił na nią uwagę. Jan Karol Töpfer nie mógł się pochwalić szlacheckim pochodzeniem. Był zaledwie inżynierem zatrudnionym na stanowisku leśniczego. Rodzice księżniczki nie akceptowali tego związku, ale mimo to po rocznej znajomości Zyta wyszła za mąż, wywołując obyczajowy skandal. Rozsierdzony Władysław nie ugiął się i zabronił wydania posagu, który należał do córki. Kiedy Töpfer zrozumiał, że nigdy nie zobaczy kufrów wypełnionych rodowymi srebrami i porcelaną, od razu się odkochał. Małżeństwo spragnionej miłości Woronieckiej i pazernego inżyniera zakończyło się już po 2 miesiącach. Dziewczyna musiała posypać głowę popiołem, wrócić do Wężowca i z każdej strony wysłuchiwać, jak głupio postąpiła. Zrozpaczona czekała, aż minie okres separacji, który był wymagany do unieważnienia sakramentu. Tego samego spodziewał się inżynier, ale w skardze do sądu kościelnego starał się zrzucić całą winę na żonę, nazywając ją anormalną i zboczoną seksualnie, ani słowem nie wspominając o kwestii posagu. Do kłopotów osobistych znieważonej księżniczki dołączyły niestety finansowe, i to bardzo poważne. Ogólnoświatowy wielki kryzys gospodarczy, który rozpoczął się czarnym czwartkiem na nowojorskiej giełdzie, dosięgnął także polską arystokrację. Sytuacja Woronieckich była do tego stopnia zła, że w pierwszej połowie 1931 roku rodzice wymusili na Zycie podjęcie pracy zarobkowej.
Ponieważ w najbliższej okolicy nie znalazło się żadne godne zajęcie, szlachcianka zamieściła ogłoszenie w gazecie. Prawdopodobnie w związku z tym anonsem udała się do Przemyśla, a po rozmowie wsiadła do pociągu powrotnego relacji Lwów-Warszawa. Samotna, wyglądająca zamożnie kobieta od razu zwróciła uwagę niejakiego Dudzińskiego. Sympatyczny współpasażer bardzo szybko zdobył jej zaufanie. Woroniecka zwierzyła mu się nawet z nieudanego małżeństwa, które zostało zawarte wbrew woli konserwatywnego ojca. Mężczyzna, pracujący jako buchalter, opowiadał o sobie niewiele, za to bardzo dużo o swoim szefie. Roztaczana wizja wyjątkowo przystojnego, inteligentnego i odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy po rozwodzie oczarowała naiwną 25-latkę. Zyta, zafascynowana możliwością poznania tak wspaniałego mężczyzny, pod koniec podróży z chęcią przystała na propozycję zorganizowania spotkania. Dudziński wrócił do Warszawy dumny ze swojego sprytu. W końcu znalazł chlebodawcy prawdziwą księżniczkę. Buchalter doskonale wiedział, że dla szefa nie tyle liczy się tytuł, co majątek i cenne koneksje. To na jego zlecenie rozglądał się za odpowiednio bogatą kobietą. Wydawało się, że trafił idealnie. Mężczyźni wiedzieli o wspaniałych posiadłościach woronieckich mieszkających w Warszawie, ale nie przypuszczali, że Zofia Zyta jest tylko ich daleką, ubogą krewną. Człowiekiem, który niecierpliwie oczekiwał na spotkanie z księżniczką, był 15 lat od niej starszy Jan Brunon Boy. Pochodził z Łodzi, gdzie ukończył studia handlowe, a następnie wstąpił do Legionów i dosłużył się stopnia porucznika. Kiedy odszedł z wojska, ożenił się z Eugenią Boxleitner, córką bogatego przemysłowca. Kobieta wniosła do małżeństwa solidny posag, dzięki któremu Boy przy pomocy teścia zdołał założyć spółkę działającą przy ulicy Piotrkowskiej. Po kilku latach rozkręcił też osobny interes jako przedstawiciel szwedzkiej firmy Tretorn, czyli renomowanego producenta artykułów z gumy. Boy otworzył przestronny sklep nie tylko w Łodzi, ale też w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 31. Widoczne z daleka neony zachęcały klientów do kupna opon samochodowych, dętek, czepków lub butów. Na piętrze tej samej kamienicy znajdował się dobrze urządzony czteropokojowy apartament. Przedsiębiorca mieszkał w nim z sędziwą matką, żoną oraz dwiema córkami, Gienią i jej o 5 lat młodszą siostrą, Basią. Dla postronnych Bojowie mogli stanowić przykład modelowej zamożnej rodziny. W rzeczywistości jednak Brunon zdradzał żonę i trwonił pieniądze. Z czasem rozzuchwalił się do tego stopnia, że sprowadzał do domu prostytutki mimo obecności Eugenii i dzieci. Małżeństwo stało się pasmem zajadłych kłótni. Zezłoszczony pan Boxleitner w końcu odciął zięcia od gotówki i cennych kontaktów. Boy musiał więc szukać ratunku w rozwodzie oraz towarzyszącym mu podziale majątku. Rozpad związku z Eugenią w 1930 roku zbiegł się w czasie z błyskawicznie zakończonym małżeństwem Zyty Woronieckiej. Wydawało się jednak, że przedsiębiorca jest w nieco lepszej sytuacji. Na drodze ustaleń sądowych ex-żona wróciła z młodszą córką do Łodzi, a przystojny Brunon zachował warszawskie mieszkanie, w którym miał się zajmować matką i 11-letnią Gienią. Nie wywiązywał się jednak z płacenia alimentów na młodszą córkę, a jakość jego opieki nad rodziną pozostawiała wiele do życzenia. Boy prowadził prawdziwie hulaszczy tryb życia. Dużo pił, wydawał krocie na kobiety i wyżywał się na otoczeniu. Tak lekkiej ręki do pieniędzy nie miał, jeśli chodzi o wypłaty dla pracownic zatrudnionych w sklepie Tretorn. Dodatkowym problemem tych młodych, atrakcyjnych kobiet były niedwuznaczne zabiegi ich szefa, zwłaszcza dręczonego porannym kacem. Choć Dudziński starał się zapobiegać groźnym sytuacjom, co jakiś czas dochodziło do gwałtów. Wiadomo też, że na zlecenie Brunona kilka zmolestowanych ofiar przeszło aborcję.
Zapłatę za nielegalny zabieg stanowiły gumowe płaszcze. Boy nie dbał o swój interes, choć nie miał już wsparcia majętnego teścia, a do Polski na dobre wkroczył kryzys. Ludzie coraz rzadziej mogli sobie pozwolić na zagraniczne wyroby, które nie były artykułami pierwszej potrzeby. Dlatego nad źle zarządzaną spółką zawisło widmo bankructwa. Firma tonęła w długach. Ratunkiem miało być to, co już raz przyniosło pożądany skutek, czyli bogaty ożenek. Cyniczny łowca posagów uznał, że Zyta jest ofiarą idealną. Zaprosił ją do najdroższej w Warszawie luksusowej restauracji hotelu Ritz. W modnym, doskonale skrojonym garniturze prezentował się naprawdę świetnie. Za to ubiór jego towarzyszki zdradzał prowincjonalne pochodzenie. Kobieta nie urzekała też ostrymi, mało szlachetnymi rysami twarzy. Upadłemu przedsiębiorcy zdawało się to nie przeszkadzać. Nie żałował komplementów, zamawiał najlepsze dania, popisywał się hojnymi napiwkami i elokwencją. Woroniecka już po chwili była zakochana po uszy i bez wahania przystała na kolejne spotkanie. Zwiedziła też sklep, którego ekspedientki przekonywały, że są niezwykle zadowolone z pracy, a interes idzie po prostu znakomicie. Boy zaprosił też księżniczkę do mieszkania, gdzie przedstawił jej swoją matkę i córkę, zapewniając o wielkiej miłości, jaką darzy obie kobiety. Zyta znów uwierzyła, że trafiła na mężczyznę swojego życia, więc dużo wcześniej niż nakazywał obyczaj, przyjęła go w rodzinnym wężowcu. Tym razem przedstawienie odgrywał już nie tylko zdesperowany Boy, ale też podupadli finansowo rodzice szlachcianki. Woronieccy ugościli przedsiębiorcę po wielkopańsku, starając się wywrzeć jak najlepsze wrażenie i ukryć wkradającą się biedę. We wnętrzach krzątało się co prawda podejrzanie mało służby, ale Władysław i Zofia tłumaczyli, że z okazji niedzieli dali personelowi wychodne. Brunon faktycznie uznał, że ma do czynienia z odpowiednio zamożną arystokracją. Kiedy usłyszał, że Zyta szuka pracy dla poprawy samopoczucia, od razu zaoferował jej posadę kasjerki w swoim sklepie. To jednak nie wszystko. Zaprosił ją też do zamieszkania w swoim domu. Mogło się wydawać, że przyjęcie tak niemoralnej jak na tamte czasy propozycji nie wchodziło w rachubę. W oczach tradycyjnego społeczeństwa życie bez ślubu czyniło z kobiety ladacznicę, a jednak ani Władysław, ani Zofia nie oponowali. Rodzice Woronieckiej dla pieniędzy byli gotowi na wiele. Ich córka dla miłości była gotowa na wszystko. Arystokratka przeprowadziła się do Warszawy i bardzo szybko zyskała sympatię nowych koleżanek z Zalady. Wyjątkowo polubiła ją też matka wybranka, 80-letnia Elżbieta. Po kilku sielankowych tygodniach Boy zabrał księżniczkę do Łodzi i w kawiarni przedstawił jej swoją eksmałżonkę. Eugenia Boxleitner zachowywała się przyjaźnie i potwierdzała, że Brunon to odnoszący sukcesy, oddany rodzinie dżentelmen. Żadna z otaczających Zytę kobiet nie zdradziła, jak naprawdę wygląda codzienność z przystojnym biznesmenem. Dopiero później wyszło na jaw, że mężczyzna szantażował pracownicę brakiem wypłaty, która w końcu zaczęła się pojawiać na czas, a byłą żonę straszył uniemożliwieniem spotkań ze starszą córką. 24 lipca 1931 roku oszukiwana przez wszystkich dziewczyna razem z Brunonem raz jeszcze pojawiła się w wężowcu. Elegancki 40-latek poprosił rodziców wybranki o jej rękę, a ci zgodzili się bez chwili wahania. Z okazji zaręczyn wykonano pamiątkowe fotografie, na których widać szeroko uśmiechniętą, promieniującą szczęściem Zytę i jej dziwnie skrzywionego narzeczonego. Ślub zaplanowano na grudzień. Wtedy też Boy miał otrzymać nagrodę za swoje wysiłki, czyli jak mu się wydawało, prawdziwie książęcy posag.
W rozmowie przy okazji kolejnej wizyty w posiadłości z jego ust padła kwota 200-300 tysięcy złotych, co w przeliczeniu na dzisiejsze realia daje zawrotną sumę nawet 3 milionów złotych. Woronieccy nie chcieli przystać na takie warunki. Przedsiębiorca pomyślał, że przyszłymi teściami kieruje ostrożność po zawodzie, jaki sprawiło im poprzednie małżeństwo córki. Zaproponował zatem spółkę, która pomnoży zainwestowane pieniądze. Ale i ta koncepcja spotkała się z odmową. Władysław i Zofia nie udzielili też Brunonowi pożyczki. Mężczyzna zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak. Dlatego polecił niezawodnemu Dudzińskiemu sprawdzić, jak faktycznie wygląda sytuacja finansowa Woronieckich. Buchalter nie miał dobrych wieści. Wszystko, co widział Boy, było tylko fasadą i grą pozorów bankrutującej arystokracji. Z praktycznego punktu widzenia, Brunon nie miał już żadnego powodu, by dłużej ciągnąć związek z biedną i mało atrakcyjną narzeczoną. Nie zakończył go jednak, ale bynajmniej nie z powodu miłości. Do głosu doszła jego prawdziwa natura, której ważną cechą było psychiczne znęcanie się nad kobietami. Kiedy maski opadły, Boy znów rzucił się w wir imprez. Zaczął spotykać się z prostytutkami i molestować pracownicę sklepu. Zycie, która wciąż była w nim kasjerką, zarzucał, że jest głupsza od jego 11-letniej córki i co krok upokarzał ją na oczach koleżanek. Księżniczka przez długi czas próbowała tłumaczyć narzeczonego zmęczeniem, chwilową nerwowością i specyficznym poczuciem humoru. Ten jednak nie przestawał jej dręczyć. Pewnego razu, chcąc pozbyć się Woronieckiej choć na chwilę, polecił jej samotny spacer. Niezrażona kobieta odpowiedziała: lepiej chodźmy do łóżka. Brunon wykorzystał tę żartobliwą odpowiedź jako argument potwierdzający rzekomą nimfomanię wybranki. Od tej pory, gdzie się tylko dało, rozpowiadał, jaki to dla niego problem. Później te rewelacje jako 100% prawdziwe powtarzały gazety. Tajny detektyw krótko po tragedii tak opisywał związek Boya i arystokratki. Młody przemysłowiec marnieje fizycznie. Domownicy są zgorszeni zbyt swobodnym zachowaniem księżnej. Ślub został wyznaczony na grudzień, tymczasem między narzeczeństwem powstają zgrzyty. Księżna pewnymi skłonnościami przypomina carową rosyjską Katarzynę Wielką. Jest wiecznie nienasycona i niezaspokojona. Ona należy do tego typu kobiet, które niedostępne dla obojętnych im mężczyzn wybuchają gwałtownym uczuciem do tego, którego pokochają. Boy poza wyczerpaniem i przesytem zaczyna odczuwać wstręt do kobiety, którą miał poślubić. Jedynym ratunkiem jest wydostanie się z rąk tej wampirzycy. Dziennikarze twierdzili też, że przedsiębiorca zamykał się na noc w sypialni przed dobijającą się narzeczoną i tłumaczyli, że tylko honor nie pozwolił mu z nią zerwać. Rozgoryczona Zyta szukała rady u swojej matki. Zofia Woroniecka pouczała w liście: nie rób mu żadnych wyrzutów, bo jego żoną nie jesteś i może nigdy nie będziesz. Ty myśl o sobie, żeby być wyspaną i zdrową, a Brunonek niechaj po nocach bawi się z innymi. W odpowiedzi księżniczka napisała: kocham go miłością dziką, namiętną i niepohamowaną. Gdyby mi go miano odebrać, to bym go zabiła, żeby go nikt nie miał. Znieważona dziewczyna żyła nadzieją, że wszelkie romanse wybranka są tylko chwilowym kaprysem i wszystko jeszcze się ułoży. Tymczasem Boy starym sposobem próbował ratować firmę. Dziwnym zrządzeniem losu kolejną kobietę znów wyłowił z pociągu, tym razem kursującym z Łodzi do Warszawy. Córka bankiera Stefania Jennerówna w niczym jednak nie przypominała zahukanej Woronieckiej. Była piękną, zgrabną i modnie ubierającą się blondynką. Od tej pory starzejący się amant z zadowoleniem opowiadał pracownicom o swojej nowej, ognistej w łóżku kochance, którą zaczął pieszczotliwie nazywać słodką dzidzią.
Brunon wiedział, że słowa te docierały do księżniczki i potwornie ją raniły, ale nie zamierzał zrezygnować z perfidnej gry. Równolegle przekonywał narzeczoną, że Stefania jest tylko chwilową fascynacją i zerwie z dzidzią, gdyż ta jest zdemoralizowana, wyczerpuje go fizycznie i ma jej już dosyć. Zyta kurczowo trzymała się tych słów, ale nie potrafiła pogodzić się z faktem, że spotkania ukochanego z rywalką odbywały się coraz częściej. Koleżanki ze sklepu ze zdziwieniem pytały, czemu go nie zostawi. Beznadziejnie zakochana kobieta odpowiadała, że musi cierpieć, mając świadomość, że nie może sobie pozwolić na kolejną porażkę. Zgodnie z radą matki, uparcie trwała w toksycznym związku. Prowadziła przy tym kalendarz, w którym czerwonymi krzyżykami zaznaczała dni schadzek Boya i urodziwej Stefanii. Miała też dziennik do dziwacznych notatek. 16 listopada 31 roku napisała: jajko Kolumba. A kolejnego dnia: wir. Mniej więcej w tym czasie, na kilka dni przed zbrodnią, przyznała się współpracownicom, że myśli o samobójstwie. Los udręczonej Woronieckiej i Jana Brunona Boya został przypieczętowany we czwartek 19 listopada 31 roku. Właśnie wtedy zrozpaczona kobieta nakryła kochanków w cukierni Italia i zaczęła robić narzeczonemu wyrzuty. Brunon był wściekły, że Zyta ma czelność poniżać go w miejscu publicznym i na oczach wszystkich z krzykiem wyrzucił ją z lokalu. Tego wieczoru księżniczka postawiła w swoim kalendarzu ostatni z krzyżyków w kolorze krwi. Nazajutrz około 8:00 ekspedientki i pracownice biurowe sklepu przy Senatorskiej jak zwykle krzątały się już wśród towarów. Kiedy nastoletnia Genia była w szkole, a jej babcia Elżbieta na zakupach, drzwi do sypialni Brunona wreszcie stanęły otworem. Mężczyzna kończył zapinać mankiety koszuli i zbierał się do zejścia na parter. Woroniecka wciąż w szlafroku wpadła do jego pokoju i raz po raz pytała, czy faktycznie się z nią ożeni. Boy ostatecznie przyznał, że nie zamierza stawać przed ołtarzem. Wtedy w dłoni wściekłej kobiety pojawił się rewolwer. Nie wiadomo, które z jej późniejszych zeznań było prawdziwe. Czy broń została przygotowana dzień wcześniej jako narzędzie samobójstwa, czy akurat leżała na stoliku nocnym Boya. Zyta nie krzyczała już o ślubie, ale z płaczem wykrztusiła: ja chyba zwariuję. Ja chyba zrobię jakieś głupstwo, ja się zabiję. Niewierny narzeczony drwiąco odpowiedział: chcesz zrobić głupstwo, to rób. Cóż mnie to obchodzi? Prędko okazało się, że obchodziło to Brunona bardziej niż kiedykolwiek mógł się spodziewać. Kilka sekund później leżał już na podłodze z 6 kulami w podbrzuszu i 1 w sercu, charcząc przy próbach złapania oddechu. Zyta, zupełnie oszołomiona tym, co zrobiła, wykonała połączenie do sklepu i oznajmiła jednej z pracownic, że zabiła Boya i prosi Dudzińskiego o wejście na górę. Kiedy zszokowani świadkowie wbiegli do sypialni, księżniczka klęczała w kałuży krwi. Całując ręce zabitego, powtarzała: Bruno, przebacz. Wkrótce przy Senatorskiej zaroiło się od policjantów, a także dziennikarzy, którzy próbowali dostać się do kamienicy. Reporterzy czasopisma Tajny Detektyw, nastawionego na szokowanie czytelników sensacyjnymi artykułami, tym razem nie zostali wpuszczeni do środka. Brak fotografii ciała zrekompensowali sobie zmyślonymi szczegółami, które stawiały zabójczynię w wyjątkowo niekorzystnym świetle i bardzo wykrzywiały prawdziwy obraz narzeczeństwa. Relacje prasowe diametralnie zmieniły się dopiero wtedy, kiedy państwo woronieccy, nie chcąc wdawać się w kosztowny proces, zaproponowali gazecie współpracę. O tym, że arystokratka zastrzeliła swojego wybranka, huczało całe miasto. Pogrzeb zamordowanego odbył się 3 dni później, na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Młynarskiej.
Księżniczkę aresztowano, ale jej stan pogarszał się z każdym tygodniem. Wkrótce wyszło na jaw, że załamanie psychiczne Zyty mogło być częściowo związane z poważną, tajemniczą operacją, którą przeszła miesiąc przed dokonaniem zabójstwa. Ostatecznie w styczniu 1932 roku znerwicowana kobieta została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach i poddana obserwacji. Niebawem jedna z gazet donosiła: po krótkotrwałej depresji Woroniecka czuje się obecnie zupełnie dobrze i swym postępowaniem nie zdradza objawów jakiejś stałej choroby umysłowej. Zdaniem lekarzy pacjentka jest dotknięta w słabym stopniu wrodzonym niedorozwojem umysłowym. Cierpi na psychopatyczne zboczenie zwane nimfomanią. Jednak ten stan nie uchyla poczytalności oskarżonej. W pewnym tylko stopniu ogranicza jej zdolność do kierowania swymi czynami. Za murami szpitala księżniczka czuła się bardzo komfortowo. Dzięki przychylności dyrektora placówki codziennie grała na fortepianie oraz uczestniczyła w balach dla pacjentów, tańcząc i próbując choć na chwilę zapomnieć o całej tragedii. W końcu jednak musiała wrócić za kraty i 6 czerwca stanąć przed sądem okręgowym w Warszawie. Reporterzy dostarczyli ciekawskim czytelnikom szczegółowych opisów 3 najważniejszych kobiet procesu. Pierwszej żony Boja, pogardzanej narzeczonej oraz łódzkiej kochanki Dzidzi. Na miejscu dla świadków pojawili się też m.in. buchalter Dudziński i koleżanki z pracy Woronieckiej. Zasiadający na sali liczyli na pikantne szczegóły z życia prywatnego Zyty, ale spotkało ich wielkie rozczarowanie. Na wniosek prokuratora, który obawiał się, że pewne momenty rozprawy mogą narazić na szwank dobre obyczaje i obrazić moralność publiczną, większość procesu odbywała się przy zamkniętych drzwiach. Oskarżona zeznawała ponad 2 godziny, przerywając odpowiedzi spazmatycznym płaczem. Niestety nie wiadomo, co dokładnie mówiła. Akta jej procesu spłonęły w trakcie Powstania Warszawskiego. Kolejnego dnia prokurator Gutman przekonywał sąd o konieczności wydania surowego wyroku. W jego opinii Brunon był zwyczajnym 40-latkiem, może tylko trochę niewybrednym. Natomiast adwokat Sobotowski w płomiennej mowie argumentował: jeśli mężczyźnie wolno stanąć w obronie kobiety i w tych wypadkach zabójstwo nie jest poczytywane za winę, to i tutaj nie powinno być winą. Jeśli oskarżona ratowała honor swój własny, deptany na każdym kroku przez zmarłego. Narada składu orzekającego nie trwała długo. Sędziowie uznali, że Boj był niemoralny, chciwy i zależało mu tylko na posagu. Przychylili się też do zapewnień o zabójstwie w stanie zmniejszonej poczytalności. Nie znaleźli za to dowodów potwierdzających tak zwany przerost erotyczny księżniczki. Podkreślili tylko, że Zyta jako młoda kobieta łatwo i bezkrytycznie poddawała się uczuciu i wpływom otoczenia. Wyrok wydany na podstawie archaicznego kodeksu z czasów zaboru rosyjskiego był wyjątkowo łagodny. Oskarżoną skazano na jedynie 3 lata twierdzy, której w odróżnieniu od więzienia nie traktowano jako kary hańbiącej. Dodatkowo ustanowiono alimenty dla starszej córki Bojów, aż do uzyskania przez nią pełnoletności. Zasądzona kwota była bardzo wysoka. W ogólnym rozrachunku Woroniecką czekał wydatek około 20 tysięcy ówczesnych złotych, co w przeliczeniu na obecne warunki daje sumę 200 tysięcy. Rodzice zabójczyni, którzy wydali ostatnie pieniądze na adwokata, nie mogli sobie pozwolić na tak dużą zapłatę. Zyta postawiła więc wszystko na jedną kartę i wniosła apelację. Ryzyko, że zamiast uniewinnienia doczeka się ostrzejszego wyroku, było wysokie. W Polsce właśnie zaczął obowiązywać nowy kodeks karny, w którym nie było już miejsca na twierdzę. A paragraf 2 artykułu 225 głosił:
Kto zabija pod wpływem silnego wzruszenia, podlega karze więzienia do lat 10. Skazana nie miała jednak wyjścia. Drugi proces odbył się na początku stycznia 1933 roku. Tym razem księżniczka, odsiadująca wyrok w owianym złą sławą pawiaku, zrobiła na dziennikarzach świetne wrażenie. Wyglądała modnie i elegancko. Przed sądem utrzymywała: pokutuję za miłostki Boja i za ból, który sprawił nie tylko mi, ale i innym kobietom. Adwokat Sobotowski wypadł niestety blado w porównaniu do nowego słynnego przeciwnika. Był nim nagradzany krasomówca Rudnicki, zwany Czerwonym Prokuratorem. Mężczyzna gardził arystokracją, uznając ją za rodzaj pasożytów i wygłosił zjadliwą przemowę. Co ciekawe, nie zależało mu na zwiększeniu wyroku, ale uznaniu, że Woroniecka nie była naiwną, wykorzystywaną panienką, lecz histeryczką i nimfomanką bez kręgosłupa moralnego, która dopuściła się prostackiego mordu w afekcie. Rudnicki twierdził, że Zyta dobrze wiedziała, co robi, wiążąc się z Brunonem. Argumenty prokuratora okazały się na tyle przekonujące, że skazana opuściła sąd już nie jako ofiara o zdeptanej godności, ale pospolita przestępczyni. Zgodnie z wyrokiem miała odbyć karę 3 lat pozbawienia wolności w więzieniu, a nie twierdzy, ale wciąż z uwzględnieniem dotychczasowej odsiadki. Na 3 miesiące przed terminem końca pobytu za kratami, w sierpniu 1934 roku, księżniczka została ułaskawiona przez prezydenta Ignacego Mościckiego i wróciła do Wężowca. Jej rodzice byli już wówczas w tak trudnej sytuacji finansowej, że procesowali się z najstarszym synem o worek ziemniaków, 9 kur i wiązki drewna. Mimo wszystko w życiu 28-letniej Zyty zapanowało kilka lat spokoju. Podobno jej matka wciąż wierzyła, że córka dobrze wyjdzie za mąż i nie pozwoliła rozpakować skrzyń z posagiem. Marzenia o udanej przyszłości rozwiał wybuch II wojny światowej. Woroniecka zaangażowała się w konspirację. W 1943 roku została aresztowana przez Gestapo i raz jeszcze trafiła na pawiak przy ulicy Dzielnej, pod okiem sadystycznego kierownika. Hitlerowskie więzienie wywarło ogromny wpływ na wątłą psychikę Zyty. Kiedy już po okupacji zamieszkała w Mogilnicy, uchodziła za osobę niezwykle ekscentryczną i trudną we współżyciu nawet dla najbliższej rodziny. Wiadomo też, że wyznawała kontrowersyjne wówczas feministyczne poglądy, którym hołdowała aż do śmierci. Starość spędziła w biedzie. Ograbiony dwór w Wężowcu spłonął w latach 60., a resztę zagarnęła PRL-owska władza. To nieszczęście miało jednak dobry wpływ na stosunki pomiędzy wszystkimi zwaśnionymi członkami rodziny Woronieckich. Księżniczka poświęciła się opiece nad ciężko chorą siostrą Alicją, a oskarżany o kradzież ziemniaków Władysław wspierał swoich krewnych finansowo. Zyta ostatnie chwile życia spędziła w domu w Brzuskach pod Milanówkiem. Zmarła w 1984 roku. Jej bratanek po latach podsumował: to była osoba w pewnym sensie tragiczna. Urodziła się w ostatnim w Europie feudalnym państwie. Dorastała narażona na pokusy swojego stanu i pochodzenia. I kiedy świat ruszył do przodu, ona nie potrafiła zmienić się razem z nim. Pamiętajcie, że następny odcinek przedwojennej kroniki kryminalnej już w przyszły wtorek o 21:00. Obecność obowiązkowa. Do usłyszenia. Archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci Historię. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.